Ja się bardzo cieszę, że w każdej tego typu dużej debacie zaczyna się coraz więcej mówić o profilaktyce. Czyli o tym, co jest trywialne, oczywiste i zwyczajne. Bo przecież profilaktyka zdrowia to są nasze śniadania, nasze kolacje, to są nasze zakupy, to jest nasza aktywność fizyczna i nasz styl życia. Więc to jest taka sfera, gdzie każdy z nas może zrobić mały rachunek sumienia i naprawdę wyeliminować te rzeczy, które per saldo dostarczają najwięcej cukru, najwięcej soli, najwięcej tłuszczu i zdecydowanie się ruszać. Żyjemy w takich trudnych czasach. Widać otyłość, zwłaszcza w grupie dzieci. Zobaczmy, że polskie dziesięciolatki tyją najszybciej w Europie, a co 10 lat polski ośmiolatek jest grubszy od 0,5 kg do kilograma. Czyli perspektywy mówią, że niestety idziemy w tym kierunku, w którym szły Stany Zjednoczone, czyli na 10 osób, 1/3 to osoby otyłe, 1/3 osoby z nadwagą, 1/3 to osoby z normalną masą ciała. Bardzo ważne są dzieci, dlatego że otyłe dziecko to jest otyły dorosły, czyli to jest cukrzyca, czy to są powikłania, czy to są ogromne koszty i często ogromne dramaty zdrowotne, ogromne dramaty rodzinne. Co można zrobić, żeby zapobiegać? Zdecydowanie ograniczyć ilość i jakość spożywanych kalorii, czyli więcej warzyw i owoców, zdecydowanie mniej cukru. Cukier raz na jakiś czas w ilościach pediatrycznych, jak na święta, bo przed nami święta. Natomiast jak najwięcej warzyw i owoców, jak najwięcej pełnowartościowych zbóż i ruch. Tu nie chodzi o jakieś specjalne wymysły. Nie musimy brać od razu udziału w maratonach. Jeśli ciało to z czasem pokaże, oczywiście, ale każdego dnia 30 minut szybkiego spaceru.